Książę Utył. Bardzo. Niech książę stanie i wejdzie. Niech książę wejdzie za drzwi do drugiego pokoju. Jak to? Nie jest pan księciem? Pan sam prosto w oczy mówi mi, że nie jest księciem? Wszystkiego mogłam się spodziewać od jego wrogów, ale takiego zuchwalstwa nigdy! Czy on żyje? Czyś ty go zabił? Mów! Kto tam wie, kim jesteś? Skąd się tu wziąłeś? Ale moje serce czuło intrygę. Czuło przez całe 5 lat. Siedzę tu i dziwię się. Co to za soba przyleciała tu do mnie? Nie mój drogi, złym jesteś aktorem, gorszym od Lewiatkina. Kłaniaj się ode mnie nisko hrabinie i powiedz, żeby przysłała kogoś sprytniejszego. Wynajęła cię? Mów, jesteś u niej na łaskawym chlebie? Wszystkich was widzę na wylot. Widzę na wylot całe wasze oszukaństwo. Wszystkich was, wszystkich znam. Podobny jesteś do niego. Możeś nawet jego krewniak. Sprytny jesteś. Ale mój to sokół jasnej książę. A tyś puszczyk i kupczyk. Mój to by się nawet Bogu pokłonił, jeśli zechce. A nie zechce, to nie. A ciebie nawet Szatuszka, mój drogi, kochany Szatuszka, bił po twarzy. A czegoś ty się wtedy tak wystraszył, wchodząc tutaj? A kto cię tak wtedy nastraszył? Gdy zobaczyłam tę twoją podłą twarz, kiedy upadłam, a ty się mnie pochwycił, to jakby robak wpełzł mi do serca. To nie on, myślę. Nie on. Nie wstydziłby się mój sokół przyznać do mnie przed tamtą panienką. Ja byłam tak szczęśliwa przez te 5 lat, że mój sokół żyje i gdzieś tam za górami lata i na słońce patrzy. Za jaką sumę zgodziłaś się na to? Ja? Ja nie dałabym ci za to ani grosza.